Lin po polsku. Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Luty 2016 roku. Spotykam się regularnie z Bogdanem Czarneckim, menadżerem działu OPEX i Lin Coachem ze Strzelec Opolskich. Dzień dobry. Dzień dobry, Sławku. Witajcie. Porozmawiajmy troszeczkę o zarządzaniu. Mówiliśmy już o motywacji, mówiliśmy o poszczególnych narzędziach linowskich, o zarządzaniu wizualnym, a dzisiaj znowu zarządzanie, ale tym razem zarządzanie sytuacyjne. Tak, z angielska situational leadership. Takie ciekawe narzędzie, które może być wykorzystywane do zarządzania zespołami. No ja jestem ciekaw, co ty mi powiesz, bo złośliwi mówią, że to, o czym mówimy, można znaleźć w Wikipedii. Tak jest, albo na bardzo drogich szkoleniach. Również, no ale po co płacić, lepiej posłuchać nas za darmo, przynajmniej na razie. Leadership, co to jest? Mówiłeś o tym. Leadership to jest przywództwo. Teraz pytanie jest, jak sprawić, żeby ludzie szli za tobą chętnie. I do tego tak jest takie ciekawe narzędzie, jedno z narzędzi, które może używać menedżer lub lider, właśnie nazywające się situational leadership. I ja tutaj może taką powiem krótką historyjkę dla ludzi, którzy nie uczyli się jeszcze na nartach albo dopiero zaczynają swoją drogę, na pewno znane, kiedy jest taka sytuacja, że dowiadujemy się, że jedziemy na narty i nam się to podoba, widzimy zdjęcia ośrodka. To jest nas taki duży entuzjazm, nie? Mamy trochę pieniędzy, ja jedziemy jeszcze z koleżanką albo z kolegą, którym nam się podoba, to co? To lecimy do sklepu i kupujemy sprzęt. Kupujemy sprzęt, kupujemy dobre narty, kombinezon jakiś drogi, nie? Żeby jeszcze się na stoku pokazać. A to te najlepsze. Są takie dla amatorów, a urządzenia nie, amatorów... i są takie dla profesjonalistów. To ja zawsze marzę o tych dla profesjonalistów. No to nie, to ja nie dla amatorów, nie. No tak już, ja tam jestem królem stoku, nie? Kupuję sobie dobre buty, dobry sprzęt, świetny kombinezon tegoroczny i taki generalnie jest wysoka motywacja, nie? Ale mała wiedza. No i idziemy na stok. No i do stoku okazuje się, że jak stanęliśmy tam na samej górze, bo wyjechaliśmy sobie elegancką kolejką, to tak trochę stromo, nie? Kiedyś nogi mi się rozjechały. I ten pierwszy dzień okazuje się, że jednak nie jest taki fajny, jak myśleliśmy, nie? Człowiek cały poobijany wraca, już umie trochę zjechać, ale cała głowa poobijana guzami. Wiemy, i nagle zdajemy sobie sprawę i wchodzimy do tego drugiego etapu, kiedy już wiemy, jak duży jest obszar naszej niewiedzy, nie? No tak, okazuje się, że to jeżdżenie na nartach to nie jest takie proste, bo w biurze mówili, że tak fajnie jeździć na nartach, nie? Tak, to uśmiecham się, wchodzę w poniedziałek, uśmiecham się, pupa mnie boli, nogi poobijane, głowa też. Nasz partner, który wiedział, że nie umiemy jeździć, na początku obserwował nasze starania z takim lekkim uśmieszkiem, potem nam bardzo pomagał i tak dalej, więc trochę nabieramy tej naszej wiedzy. Troszkę się uczymy, ale już nasza motywacja dołuje bardzo mocno. Nie? I w tym momencie wiele osób zarzuca daną rzecz. No, narty lądują do piwnicy. Tak, gitara na ścianę. No właśnie, 2 tygodnie zasłuchana w słuszne hasła, zapaliła się i zgasła. To o zapałce było Staudinger. Tak jest. No właśnie dlatego jest bardzo ważne, żeby w tym kluczowym okresie, kiedy człowiek ma tą niską motywację, żeby mu jakoś pomóc. I potem jest taki kolejny okres, kiedy już umiemy jeździć na tych nartach trochę. Już wiemy, widzimy, że cała masa ludzi jeździ od nas lepiej. To jest trzecia faza. Nasza wiedza dosyć szybko wzrasta, ale ciągle jeszcze zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w tym nie najlepsi. Nie? I powoli przechodzimy już na ten poziom wiedzy, kiedy stajemy się już dobrzy w tym jeżdżeniu. Jeszcze ciągle niezadowoleni. Aż w końcu przychodzi ten okres i ten czwarty, najbardziej dojrzały okres, kiedy w jeżdżeniu na nartach jesteśmy mistrzami. No właśnie, ale dlaczego o tym mówisz? Dlaczego o tym mówię? Bo dokładnie taki sam postęp wiedzy i taki sam postęp motywacji jest w pracy. I na każdym z tych etapów potrzebujemy nieco innego wsparcia. Bo jeżeli zaczynamy na przykład daną rzecz, jesteśmy pierwszy dzień w pracy, jesteśmy pełni entuzjazmu, świeżi, fantastycznie, nowe wyzwania, nowe stanowisko, przyjęli mnie, wow, nie wiem, tyle kandydatów było, a to ja jestem, Sławomir Szczepaniec czy Bogdan Czarnecki, przyjęte to fantastyczne stanowisko, to potrzebujemy takiego dosyć silnego wsparcia ze strony naszego przełożonego, czy naszych kolegów. I to jest taki etap, kiedy na dobrą sprawę potrzebujemy bardzo szczegółowo dowiedzieć się, co mamy robić. Najlepiej byłoby w formie takiego ręcznego sterowania, no nie, czyli
Dokładnie polecenia, idź tu, weź to, porozmawiaj z tym. No ale my to z chęcią robimy. Ja pamiętam, tak. Jak wróciłem z tej swojej obecnej pracy pierwszy dzień, to spotkała mnie znajoma na ulicy, mój Sławek, co ci się tak cieszysz? No dokładnie. I jeżeli mamy takie dosyć ręczne nawet sterowanie, jak wspomniałem, bardzo szczegółowe zarządzanie, to szybko się uczymy tej pracy, nie? Oczywiście dopada nas zniechęcenie, bo w pewnym czasie widzimy, no tak, no ale jeszcze tyle rzeczy przed nami. A to ponoć po 6 miesiącach. Tak, każdy pracownik zaczyna dostrzegać swojej organizacji niedoskonałości. I zaczynamy dostrzegać, że w sumie jeszcze tyle osób umie robić to, co my umiemy lepiej od nas. I tutaj potrzebujemy już mniejszego takiego ręcznego sterowania, a zaczyna się zachęcanie do rozwoju osoby. Najskuteczniejszym narzędziem jest tutaj coaching. Rozmowa z osobą, jakie ma cele, co może zrobić i tak dalej. Niech ona sama szuka tych odpowiedzi. Ona ma coraz więcej informacji w sobie i można jej łatwo pomóc. To jest w tej fazie drugiej, kiedy ta osoba jest zniechęcona, jak mówiliśmy, na stoku, kiedy ją wszystko boli. Właśnie tego typu wsparcie jest jej potrzebne. Następnym krokiem jest, kiedy ta osoba już coraz więcej wie, ona już nie potrzebuje takich nawet coachingu. Ona potrzebuje tylko i wyłącznie wsparcia. Bardzo często na zasadzie, czy coś jej potrzeba, czy ma jakieś kłopoty, może się zwrócić, nie zwrócić do tego, ta osoba jej pomoże. I czwartą, ekspert, Sławek, gdybyś mu powiedział szczegółowo, co ma zrobić, to co, jakby na to zareagował? No to jest proste. Bogdan, mówisz mi, jedź Sławku do Wrocławia, nagraj rozmowę z lead coachem na temat zarządzania sytuacyjnego. Koniec. Jadę, załatwiam, wracam z nagraniem. Dokładnie. I tak się rozmawia z takim gościem. Sławku, zrób szkolenie z tego, czym się zajmujesz. Od ręki. Tak. A jakbyś powiedział, Sławku, zrób szkolenie. Zrób to w ten sposób. Przygotuj parę slajdów, tu masz materiały, nie? I teraz przyjdź do mnie, omówimy to szkolenie, czy jesteś gotowy i potem będziesz musiał porozmawiać z tym i z tym, z tym, umówić się z nimi. Chciałbym, żebyś to zrobił w ten sposób. Czy byś poczuł się z tym dobrze? No byłoby to dosyć dziwne, okazanie braku zaufania twojego jako przełożonego w stosunku do mojej osoby. I dokładnie, czyli stosując niewłaściwe narzędzie dla osoby, która jest już w innym etapie swojego rozwoju, możesz się ta osoba poczuć urażona. Dlatego, że nie cenimy jej jako eksperta. Tu jest bardzo ciekawe, bo tu mamy takie 4 ćwiartki opisane. Pierwsza ćwiartka telling, druga selling, trzecia to jest participating and delegating, to jest czwarta. Czyli mają one nawet te style zarządzania swojej nazwy. Pierwszy to jest takie mówienie bezpośrednie, mówienie wszystkiego. Ja pamiętam jedno zlecenie, które było realizowane u mnie w laboratorium, 2165 płytek do przefleszowania. Pracownikom trzeba powiedzieć wszystko. To ja jestem tutaj do dyspozycji. Dokładnie. I to jest, dlatego jak wspomniałem, te cztery fazy rozwoju wymagają zupełnie innego podejścia. I dużym błędem ludzi jest, jeżeli nie umieją rozpoznać, na jakim etapie są ich członkowie zespołu. Bo jeżeli pójdziesz na przykład tylko i wyłącznie z delegowaniem, czyli powiesz, masz zrobić to i to, dla osoby, która jest drugi dzień w pracy i która nie ma o tym pojęcia, to ta osoba poczuje się strasznie zagubiona. Albo może ci narobić szkody, nie? Może, ale może też się rozpłakać. Ja widziałem taką sytuację, tak. Kiedy dziewczyna, to w pewnym miejscu, nie powiem, w której to pracy było, po prostu się rozpłakała, bo poczuła się bezradna. I teraz pomyślałem sobie, że my mamy takie narzędzie, które pozwala bardzo łatwo, w sposób wizualny, określić kompetencje pracownika. A jakież to narzędzie? No właśnie, matryce kompetencji, nieprawdaż, Sławku? Rozmawialiśmy ostatnio o zarządzaniu wizualnym. Takie matryce kompetencji, ja tylko powiem, powinny znajdować się również w miejscach pracy i być eksponowane. Wiemy, kto posiada wiedzę podstawową, wiemy, kto w danym miejscu uczy się, ale już coś potrafi, wiemy, kto może uczyć innych i wiemy, kto jest ekspertem. I najlepiej, jeśli taki ekspert, przynajmniej jeden, jest na zmianie, jest w brygadzie. Dokładnie. I teraz, jeżeli mamy matrycę kompetencji, jeżeli ona jest zgodna z tym, co jest w rzeczywistości, to narzędzie bardzo pasuje do matrycy kompetencji. Możesz w łatwy sposób zrozumieć, w jaki sposób masz z danym pracownikiem rozmawiać. Przy czym chciałbym jasno powiedzieć, że każdą kompetencję, każdą grupę umiejętności musimy traktować osobno. Bo jedna osoba może być ekspertem od jazdy na nartach, ale w bieganiu już niekoniecznie. Podobnie w pracy, nie? Masz tam różne grupy czynności, które ludzie wykonują. W jednej ta osoba może być ekspertem i może uczyć innych i nawet zmieniać standardy, a w innej dopiero początkującą. Taka matryca w łatwy sposób pozwoli ci delegować
czy też dawać takiej osobie zadania. I tak się dzieje, dlatego że w mojej firmie może to być na przykład lutowanie, zgrzewanie, klejenie, pakowanie, natomiast u Ciebie będą to inne czynności. Myśmy widzieli takie matryce kompetencji, często przypominają one ogromną planszę, gdzie jest 100 różnych punktów rozsianych, imiona, nazwiska po lewej, natomiast na drugiej osi są właśnie te wszystkie kompetencje, które można posiadać i łączą się, zbiegają się w odpowiednich miejscach, gdzie zaznaczamy punktami takimi, w których ćwiartki koła są zaznaczane, to najczęściej i świadczą o tym, że ktoś coś potrafi lub czegoś jeszcze nie potrafi i się uczy. Mogą to być buźki. Buźki w różnych kolorach, które też pokazują, czy dana osoba jest nowicjuszem, czy też dana osoba jest ekspertem. No i to narzędzie w połączeniu z tamtym pozwala nam łatwo określić sposób rozmowy i pracy z daną osobą. I to jest fajne i zapraszam do wysłuchania innych rozmów z cyklu Lean po polsku. One są zamieszczane na naszym serwerze. Bogdan Czarnecki, Sławomir Szczepaniec, te profile możecie znaleźć na portalu LinkedIn. Możecie połączyć się z nami, poprosić o to, żeby połączyć się z nami i zadać pytanie. Pytanie po co? Żeby rozwiać własne wątpliwości, my to wyjaśnimy, lub też żeby zaproponować nowy, fascynujący temat.